Dobry wieczór Państwu. Widzę, że nasza wystawa cieszy się zainteresowaniem. Bardzo, bardzo to dla nas miłe. Jak wiedzą Państwo, jest to wystawa wyjątkowa, dlatego że prezentuje po raz pierwszy ogromną kolekcję naszego rodaka z Paryża, pana Jerzego Leskowicza, który ogółem zebrał już blisko 2000 drzeworytów u Kioe, z czego na wystawie prezentujemy 300 prac. Można było je ułożyć w taką opowieść o Edo, epoce Edo, o mieszkańcach siedziby szoguna, czyli miasta Edo, dzisiejszego Tokio, i o podróżach w okresie Edo, podróżach z Kioto do Edo, bądź z Edo do Kioto. W przyszłym tygodniu będą Państwo mogli posłuchać na wykładzie pani Małgosi Martini, jak to podróżowano w XVIII i XIX wieku. A ja postanowiłam opowiedzieć trochę o mieście i jego mieszkańcach. Myślę, że to może być interesujące. Na wystawie w części zatytułowanej przez nas właśnie Edo, czyli miasto Edo, zgromadzone są drzeworyty ze słynnej ostatniej serii Utagały Hiroshige, który zresztą jest, jego twórczość jest prezentowana na naszej wystawie najobficiej. Prac tego wybitnego artysty, wspaniałego pejzażysty nurtu Kioe jest bardzo szeroko prezentowana. I w części Edo są zgromadzone drzeworyty z jego ostatniej wielkiej serii pejzażowej, powstałej w latach 1856-59, a zatytułowanych 100 słynnych widoków Edo. Edo było rodzinnym miastem Utagały Hiroshige. Tam się urodził, tam dorastał, tam tworzył, tam wreszcie zmarł przedwcześnie na cholerę, podczas epidemii cholery. Drzeworyty, które są zgromadzone na wystawie, nie jest to pełen cykl, tyle jeszcze kolekcjoner nie zebrał. Jest tam 49 prac, ale i tak układają się one we wspaniałą mozaikę ukazującą dawną stolicę szoguna, a poza tym są prace pokazujące te aspekty życia kulturalnego i towarzyskiego najbardziej charakterystyczne dla miasta, to znaczy dzielnica Uciech, Yoshiwara, odpoczynek nad rzekami, które przepływają przez miasto, a także różne aspekty zabawy, takie nawet z satyrycznym zacięciem, które też można na niektórych drzeworytach oglądać. Naszą opowieść rozpoczniemy od takiej najbardziej charakterystycznej części starego Edo, czyli od mostu Nihonbashi, od dzielnicy Nihonbashi. Ta rekina powstała w 1856 roku, czyli z tego najwcześniejszego okresu. Jak widać, jest to już druga połowa XIX wieku, czasy, kiedy okres Edo powoli się kończył. Jak wiemy, szogunat upadł w latach 60., pod koniec lat 60. i na początku 70. XIX wieku. Podaje się datę 1868 rok, ale to jak zawsze z historycznymi procesami trwało przez jakiś czas, nie obyło się bez krwawych walk. W tym czasie jeszcze, kiedy tu patrzymy na tę rekinę, Edo było spokojnym miastem, ogromnym, jednym z największych w ówczesnym świecie, jeśli nie największym. Liczyło już ponad milion mieszkańców.
rozłożone, rozpościerało się nad rzekami, z których największą jest rzeka Sumida. I z prawie każdej części miasta widać było świętą dla Japończyków górę Fuji. Tutaj widzimy most Nihonbashi i dalej za nim w głębi most, żebym Państwu nie... Ichikonobashi, ten w głębi. Jeszcze dalej widać zamek Szoguna. Tokugawa Ieyasu, który wyszedł zwycięsko z walk o władzę w Japonii, uczynił Edo, wcześniej małą rybacką wioskę położoną na wybrzeżu oceanu, na podmokłej nizinie Kanto, uczynił swoją siedzibą i tym samym drugą stolicą państwa. Zbudował ogromny, warowny zamek, dzisiaj siedziba cesarza, ponieważ po przewrocie Meiji cesarz przeniósł się z Kioto, gdzie dawniej rezydował przez cały czas, przez wieki i także w okresie Edo i uczynił swoją główną siedzibą dawny zamek szoguna w Edo. No i w tle widnieje stożek góry Fuji. Most Nihonbashi jest przerzucony przez rzekę, która również nazywa się Nihonbashi. Nazwa pochodzi od mostu. Była to w ówczesnym Edo najbardziej gwarna i najbardziej handlowa dzielnica, co artysta znakomicie uchwycił w tej scenie. Już o świtaniu zapełniały się uliczki, ponieważ był tu między mostami ogromny, największy w Edo targ rybny, więc już o świcie, tak jak tu widzimy, rybacy wiozą nocny połów, on jest tu przykryty matami. A mostem podążają kupcy z innych dzielnic miasta, żeby dokonać zakupów i towar roznieść w inne części Edo. Także ożywiona scena rodzajowa w takim bardzo rozległym pejzażu. Artysta wspaniale uchwycił życie tej gwarnej dzielnicy. Była to dzielnica też o tyle istotna nawet dla samego podróżowania po dawnym Edo. Na wystawie mogą Państwo oglądać dwa cykle wspaniałe. Jeden zatytułowany 69 stacji na drodze Kiso-Kaido i drugi 53 stacje na drodze Tokaido. To dwie najważniejsze z pięciu ważnych dróg starego Edo, łączące stolicę cesarską Kioto z Edo. I na początku XVII wieku szogun postanowił, że wszystkie odległości na tych głównych drogach będą liczone od środka mostu Nihonbashi. Także odległości mierzono na tych wszystkich drogach właśnie od środka tego mostu. Inna jeszcze ciekawostka, którą nawet tutaj częściowo można dostrzec, chociaż niezbyt wyraźna. Tutaj stały tabliczki z wszelkimi obwieszczeniami urzędników szogunatu, takimi życiowymi, na przykład o cenach, o ostatnich obwieszczeniach. A jeszcze jedna sprawa związana z tym miejscem, tutaj niezbyt widoczna, ale może to i lepiej. Było to również miejsce kaźni, to znaczy byli tam umieszczani skazańcy, którzy przy wejściu na most, skazańcy, którzy mieli nieszczęście
postąpić wbrew prawu, no, kary w czasach szogunatu były surowe, więc tam można było, tu nie widać i zdarzało się to niezbyt często, zdarzało się, że tych skazanych za najcięższe przestępstwa krzyżowano, innych zakopywano w ziemi, także tylko głowa im wystawała, a innych trzymano w klatkach, żeby wystawiano na widok publiczny, żeby no, przykładnie ukarać. Także mieszało się tutaj właśnie życie handlowe, życie towarzyskie z mniej przyjemnymi aspektami, a związanymi z surowością prawa w ówczesnej Japonii. Tutaj może Państwo rozpoznają, ci, którzy byli na wystawie, jest to jeszcze jeden widok mostu Nihonbashi, tym razem z cyklu 53 stacje na gościńcu Tokaido. I widać ten łagodny łuk mostu o świcie. Na pierwszym planie kupcy niosą w koszach ryby, a na moście wyłania się orszak daimyo, księcia, który ze swojej siedziby w Edo zmierza do swojego lenna gdzieś tam w Japonii, w którymś z miejsc, czy na Honshu, czy nawet dalej. I tutaj też ta scena jeszcze inna z drugiego cyklu, pokazująca most Nihonbashi, dzielnicę Nihonbashi, z cyklu 69 stacji na gościńcu Kisokaido. Ta akurat jest autorstwa Nehiro Shige, a Ikedei Seiya, który razem z Hiroshige stworzył ten cykl, o którym przed chwilą powiedziałam. Jeszcze inne ujęcie tego miejsca. Tutaj widzimy bardzo ciekawą scenę, taką na pierwszy rzut oka niezrozumiałą, prawda? Tytuł nosi Klasztor Ekoin w Ryogoku i Mos Moto Yanagi. Nie widzimy klasztoru, prawda? Widzimy jedynie rzekę. Most Yanagi, tutaj taki łagodny łuk w głębi, znów widok góry Fuji na horyzoncie. Natomiast do świątyni, do klasztoru Ekoin należy ta część, ta ażurowa konstrukcja, która jest wieżą bębnów. Tutaj jest bęben, tylko fragment widoczny. I czemu to służyło? Po prostu w tym miejscu, do tej pory zresztą, odbywają się zawody zawodników sumo. I ten bęben obwieszczał, którego fragment widzimy, obwieszczał, że właśnie zawody będą się odbywać. Ta świątynia jest interesująca z tego też względu, że kiedy w 1657 roku wybuchł w Edo ogromny pożar, a muszę Państwu wiedzieć, że pożary nękały bardzo często to miasto, zbudowane głównie z drewna i papieru. Pożar był tak ogromny, że zginęło ponad 100 tysięcy ludzi i część z nich pochowano, dużą grupę tych, których nie można było zidentyfikować, którzy nie mieli już krewnych, pochowano na terenie klasztoru właśnie Ekoin. Co więcej, później jeszcze stało się to miejsce, gdzie chowano też zwierzęta, bo w religii buddyjskiej, jak wiemy, każde życie jest równie ważne, więc było to miejsce, gdzie szczególną opieką otaczano psy i koty. I w
Tutaj też je później grzebano. Co więcej, jeszcze inne istotki były tutaj chowane, a mianowicie było to miejsce, gdzie chowano dzieci, które urodziły się martwe. Także taka mieszanka. Tutaj mamy wieżę obwieszczającą zawody sumo, a oprócz tego miejsce służące upamiętnieniu jeszcze wielu, wielu innych istot. Tutaj mamy świątynię Kanda Myojin o brzasku. Była to jedna z najważniejszych świątyń sintoistycznych obok jeszcze innej, o której za chwilę opowiem, w Edo, pięknie położona, i było to miejsce, z którego rozciągał się wspaniały widok na miasto. Nic więc dziwnego, że tutaj posługujący w świątyni wstali o świcie, by podziwiać ten widok. W Kanda odbywały się też na przemian w innej świątyni, w tej wielkie doroczne święta raz do roku. Niezwykle bogate były, ogromne procesje, więc szogun zadecydował, że raz na dwa lata będzie w Kanda, a raz w innym miejscu. To jest bardzo piękne, jak widzą Państwo, bardzo piękna rekina i tak charakterystyczna też dla sposobu obrazowania przez Hiroshige, gdzie jest na pierwszym planie fragmentarycznie pokazana jak jakaś forma, w tym wypadku drzewa, a za tego wyłania się taki daleki pejzaż. Tutaj mamy rozległy widok ulicy Hirokoji w dzielnicy Shitaya. Była to bardzo ważna ulica w dawnym Edo, ponieważ był to tą drogą zmierzał szogun ze swoim orszakiem wtedy, kiedy podążał do świątyni, do grobów swoich przodków. A jeszcze zapomniałam Państwu dodać, że świątynia Kanda była między innymi dlatego tak szanowana, tak to niezręcznie nazwijmy, bo w tej świątyni modlił się przed wyruszeniem na bitwę Ieyasu Tokugawa, który przed decydującą bitwą pod Sekigaharem, w której to bitwie zwyciężył i dzięki temu zdobył ostatecznie władzę w Japonii. A tutaj właśnie ta ulica Hirokoji, widać rozległą panoramę ulicy. I po prawej stronie, to co Państwo widzą, to jest sklep z jedwabnymi tkaninami. Zaraz zerknę tylko, jak on się w tej chwili nazywa, bo to kupiec, który założył i miał w połowie XIX wieku ten sklep, ma do dzisiaj jeden z największych domów towarowych w Japonii i nazywa się to, ten dom towarowy należał wtedy do Ito Matsuzakaya, a dzisiaj też ogromne domy towarowe należą do tej samej rodziny. Ulica była położona u stóp wzgórza Ueno, tam gdzie teraz jest rozległy park i Muzeum Narodowe. I widać, jak zatłoczone były ulice w ówczesnym Edo. Tutaj mamy grupę kobiet z rozłożonymi parasolami,
które najwyraźniej zmierzają w stronę parku, by podziwiać niewidoczne tu drzewa, kwitnące drzewa wiśni, bo scena ta dzieje się wiosną. Tutaj za nimi widać trzech samurajów. Można ich rozpoznać po tym, że każdy z nich ma za pasem dwa miecze. A ciekawostką jest to, że proszę zobaczyć, mają takie nietypowe, niejapońskie spodnie, prawda? Takie bardziej europejskie, powiedziałabym. I widać, że jest to już czas, kiedy izolacja Japonii w tym czasie, jest to rycina powstała w 1856 roku, że izolacja Japonii nieodwracalnie się kończy. Jak pamiętamy, w 1855 roku najpierw komandor Perry, a kilka miesięcy później komandor Pieta. Zapomniałam w tej chwili nazwiska, Rosjanin w każdym razie, Pietaczki, chyba tak, jakoś tak, uzyskali zgodę przybicia do brzegów Japonii i no, to zetknięcie ponowne z cywilizacją Zachodu wzbudziło wielkie zainteresowanie w Japonii. I na nowo, tak jak było wcześniej, w drugiej połowie XVI wieku, zainteresowano się też odmienną garderobą. I najwyraźniej te spodnie, takie bardziej w zachodnim stylu, nasi modni samuraje zapożyczyli od tych cudzoziemców, których można było w tym czasie już sporadycznie w Japonii zobaczyć. Tutaj też to, co widzimy, ten taki pawilonik, to jest pawilon, w którym przyjmuje fryzjer. A jeśli chodzi o modne fryzury, Edo, mieszkańcy Edo przywiązywali do tego dużą wagę. Także jak widać w tym pejzażu miejskim wiele się dzieje i przyjrzawszy się można wiele dostrzec anegdotycznych sytuacji z ówczesnego życia. Tutaj mamy jedną z najważniejszych i największych rzek Edo, czyli Sumida, rzekę Sumidę. Jest ta rykina zatytułowana Klasztor Zenkogi i prom w Kawaguchi. Kawaguchi to jest ta dzielnica, prom jest tutaj. Dlaczego on był ważny? Dlatego, że w tej części rzeki nie było mostu i żeby dostać się do klasztoru i świątyni Zenkogi, tutaj widzimy, jest dachy świątyni ukryte za tytułem rykiny i tytułem cyklu, bo tak na drzeworytach pewnie większość z Państwa wie, że ryciny z cykli noszą zawsze w takich kartuszach swój tytuł. Zawsze są tam umieszczone te tytuły. Tu jest Meisho Edo Hyakkei, czyli 100 widoków Edo, a tu jest konkretny tytuł rykiny. Tutaj natomiast mamy sygnaturę artysty Hiroshi Gaga. Ale wracając do tego, co tu się dzieje, więc pielgrzymi, którzy chcą się dostać do świątyni, no tutaj muszą korzystać z promu. Świątynia słynęła z tego, że znajdowała się w niej słynna triada buddyjska, gdzie głównym bóstwem był Budda Amida. Rzeźba, ta słynna triada pochodziła, o ile pamiętam, z XI wieku, bo wtedy to właśnie jednemu z mnichów podobno ukazał się Budda Amida i kazał wykonać tę triadę, tę rzeźbę, która odtąd była przechowywana w tej świątyni.
I raz na 17 lat było święto, gdzie odsłaniano tę triadę i pielgrzymi podążali, żeby oddać hołd bóstwu. I raz na te 17 lat można było też oddawać się o tutaj w tych domkach, jeśli już się przedostaliśmy na drugi brzeg Sumidy, grom hazardowym, które były zabronione przez szogunat. Ale raz na 7 lat przymykał szogun oko i można było oficjalnie w tym miejscu skorzystać z rad wróżbitów i oddawać się grom hazardowym przy okazji święta oddania czci Buddzie Amidzie. Tu bardzo, bardzo interesująca też kompozycja. Tak na pierwszy rzut oka, prawda, w ogóle nie wiadomo co tu się dzieje. A jest to też jedno ze świąt, takich połączenie świąt Shinto ze świętem buddyjskim. Wiosną, a właściwie na samym początku wiosny, bo w lutym odbywało się to święto podczas tego święta jeden z mieszkańców przebrany za Bisha Montena, za bóstwo bardzo o wielorakich funkcjach, bo z jednej strony jest on strażnikiem, jednym ze strażników czterech stron świata, należy do Shiten-no, do tej czwórki bóstw. Z drugiej strony już w okresie Heian zaczęto go nazywać Bisha Montenem i stał się jednym z siedmiu bogów szczęścia. Ale tutaj jeden z mieszkańców dzielnicy jest przebrany za niego i wspina się do świątyni, żeby po ceremonialnym spożyciu ryżu i czerwonej fasoli wrócić drugą stroną do świątyni, drugiej świątyni, a wszystko to miało służyć zapewnieniu obfitych plonów. Sama świątynia tutaj na wzgórzu położona miała też chronić przed pożarem dzielnicę, która się wokół tego miejsca, tego wzgórza Atago rozciągała. Także to, co trzyma w ręku przebrany za Bisha Montena, to jest takie wiosło, taka chochla służąca do mieszania ryżu, który jest usypany w obfitości, jeśli są dobre zbiory. Shin Fuji, czyli Nowa Fuji w Meguro. Na czym to? I to wiosną, jak widzimy, pięknie kwitną wiśnie, pięknie kwitnie sakura. Jak wiemy, Góra Fuji, święta Góra Fuji, miejsce pielgrzymek, miejsce, gdzie jak wierzono, żyje bóstwo Asama. Nie wszyscy mogli na tę górę z różnych względów, chociażby ze względu na podeszły wiek czy nie najlepsze zdrowie wejść i w ten sposób oddać hołd bóstwu i świętej górze. Więc w okresie Edo był zwyczaj usypywania też takich miniaturowych gór Fuji. I właśnie taką usypano na początku XIX wieku w Meguro, w jednym z miejsc na obrzeżach Edo. I można było się na tę górę, jak widać, też wspiąć. Byłaby to taka pielgrzymka w miniaturze i uważano, że jest to równie ważne jak ta pielgrzymka na tę prawdziwą górę Fuji. I nasz artysta Hiroshige utrwalił,
utrwalił, właśnie uwiecznił jedno z takich miejsc, tą nową Fuji usypaną w Meguro. Tutaj to, co Państwo widzą, to są takie rodzaj takich stołów, siedzisk, gdzie właśnie, które są rozkładane do tej pory wiosną, w porze kwitnienia wiśni, i ludzie tam siedzą, mają jakieś, urządzają sobie piknik i wypoczywają, podziwiając kwitnące wspaniale sakury. Tutaj też jest bardzo ciekawa historia. Jest to kanał Yotsugidori i łodzie na nim. Ten kanał przekopano jeszcze w XVII wieku. Dostarczał wodę pitną do tego rejonu, ale stał się też takim miejscem wycieczkowym. Łodzie, które tu widzimy, to niewielkie łodzie, które mogły tylko kilku pasażerów pomieścić, a na dodatek, żeby mogły płynąć, to brzegiem musieli iść ludzie i ciągnąć te łodzie, a dlatego, że ten kanał był bardzo płytki i raczej by to takie płynięcie, nie machając wiosłami, nie za bardzo by się udawało, więc była to taka atrakcja tego miejsca. A dlaczego się tam udawano? Bo tu w głębi te tereny były terenami łowieckimi szoguna. On tutaj sobie przyjeżdżał, władca Edo tutaj, i było to miejsce, gdzie żurawie się zbierały, można było podziwiać te wspaniałe ptaki i ich tańce godowe. Więc amatorzy takiego ciekawego spędzania czasu na kanale, w łódkach ciągniętych przez tych tragarzy, tak ich nazwijmy, też często płynęli sobie tak spacerowo, żeby podziwiać tańce gody, tańce godowe żurawi. Jak wiadomo, żuraw to też w Japonii ukochany ptak, uważany za stworzenie symbolizujące długowieczność i przynoszące szczęście. To większość z Państwa, jeśli się zetknęła, myślę, że większość tak z kulturą Japonii, to wie, że takie chorągwie w kształcie karpia znamionują i zwiastują nadejście święta chłopców. W Japonii właśnie tak świętowano, między innymi w ten sposób, bo jeszcze były inne sposoby, świętowano na stanie właśnie w maju święta chłopców. Tutaj akurat te sztandary unoszą się, ten jeden ogromny przesłania nam dolinę Surugadai. W dali widać szczyt góry Fuji. Ta dolina to było miejsce, gdzie wybudowane były siedziby arystokracji otaczające półkolem siedzibę szoguna. Można tu rozpoznać takie sztandary, między innymi z wizerunkiem Siokiego, pogromcy demonów, i tutaj takie inne interesujące sztandary wznoszące się nad dachami siedzib samurajskich i arystokracji. One mają takie drewniane półkole i przyczepione wstęgi jedwabne,
i dumnie powiewają na wietrze. Dlaczego karp stał się takim symbolem święta chłopców? Otóż dlatego, że w kulturze dalekowschodniej był symbolem dzielności. Uważano jeszcze w wierzeniach chińskich, a potem japońskich, wierzono, że jest to ryba, która jest bardzo dzielna i że potrafi popłynąć w górę strumienia, czy nawet w górę wodospadu, i że jeśli dokona tej sztuki, to przemienia się w smoka, w potężną istotę, skarpia w smoka. Także między innymi dlatego stała się symbolem święta chłopców. Tutaj też ten zabieg kompozycyjny jest bardzo charakterystyczny i jeden z takich, który miał ogromny wpływ na rozwój europejskiej sztuki drugiej połowy XIX i końca XIX wieku, przełomu wieku, właśnie to zbliżenie takie formy na pierwszym planie, za której wyłaniają się dopiero inne elementy kompozycji. Tutaj podobny zabieg kompozycyjny, ale jeszcze ciekawszy, bo taka forma widoczna tylko wycinkowo na pierwszym planie i też sądzę, że na pierwszy rzut oka nie za bardzo wiadomo, o co chodzi. Domyślają się Państwo, co to może być? Żagiel? To? Żagiel? Nie. Co to może być? Już mówię. To jest też, widzimy świąteczny dzień Sanno Matsuri. To jedno z dwóch świąt, które się raz na dwa lata odbywały. Jedno pamiętają Państwo przy okazji świątyni Kanda o świcie. Mówiłam, że jedna taka wielka uroczystość odbywa się w Kanda, a druga to właśnie wielkie święto Sanno Matsuri. Były to święta, no, które angażowały całe miasto. I dlatego szogun zezwolił, że jednego roku będzie to święto jedno, a w następnym roku to następne. I to, co tu widzimy po lewej stronie, to jest fragment takiego wozu procesyjnego, który jest niesiony, do tej pory zresztą przy wszystkich takich świętach sintoistycznych są noszone takie wozy procesyjne, gdzie są umieszczane jakieś figury albo bóstwa. Zapomniałam w tej chwili, zaraz Państwu powiem, jak one się nazywały. Sansia, bo to nie są różne nazwy. Te wozy, te konstrukcje nazywają się Sansia. I to, co widzimy na pierwszym planie, to jest fragment takiej sansi, gdzie tu na bębnie stoi kogut, tylko młogon widać. A dlaczego ten kogut na tym bębnie? To też jest wywodząca się legenda jeszcze ze starożytnych Chin. Uważano, że jest to symbol sprawiedliwych, pokojowych rządów. A ponieważ to święto Sanno Matsuri było też świętem, w którym uczestniczył szogun i jego rodzina, więc no nie mogło się bez takiego symbolu obejść, żeby wszyscy uczestnicy, a tutaj widzimy te kapeluszki, to uczestnicy procesji, dawali w ten sposób wyraz swojemu uwielbieniu dla szoguna i jego sprawiedliwych, pokojowych rządów. I tu widzimy, zmierza ta procesja do zamku szoguna i tutaj jest ta drugi ten wóz procesyjny, gdzie na szczycie stoi, rozpoznają Państwo, co to za figurka? Kiepsko widać. To jest małpa.
wysłanniczka bóstwa, ubrana w ebosi, w czapeczkę taką ceremonialną. I ma w łapkach gohej, czyli papierowe skrawki modlitewne. I też jest ta ogromna konstrukcja tutaj przez wiernych niesiona. I tak sobie wspinają się po wzgórzu, aż przedefilują przed obliczem szoguna i jego rodziny. Także Edo świętuje. Tutaj nie świętujemy, tylko mokniemy. Tę rykinę umieściłam, dlatego że jest to jedna z najsłynniejszych rykin z tego cyklu, ponieważ no, zachwycili się nią europejscy artyści w drugiej połowie XIX wieku, a Van Gogh do tego stopnia, że namalował kopię olejną tej rykiny, nieco innej kolorystyce i na dodatek jeszcze na obrzeżach, na krawędziach zrobił takie bordiury. Nie miałam tej ilustracji, więc tylko tak Państwu opowiadam, gdzie znaki pisma japońskiego umieścił, tak jak on sobie wyobrażał, trochę bez sensu, nie można tam nic specjalnie odczytać. Niemniej jednak bardzo jest to japońskie. Zresztą Van Gogh kopiował też inne rykiny z tego cyklu, z to słynnych widoków Edo, między innymi śliwy w ogrodzie Kameido. Także jest to rykina, która no, wywołała piorunujące wrażenie, powiedziałabym, na artystach europejskich. Jest urokliwa, jest też jednym z symboli naszej wystawy. Można ją podziwiać. Jest to bardzo piękne pierwsze wydanie, z pierwszego wydania rykina. Wspaniała kolorystycznie, z tym fuki bokashi, z tym cieniowaniem pod mostem widocznym i z taką jasną, seledynową wodą. Takie ulewy w Edo i dzisiaj w Kioto zdarzają się bardzo często latem, właściwie zawsze. I pod wieczór właśnie przychodzi taka gwałtowna ulewa i dosyć szybko się kończy. Ten most Ohashi, czasami spotkają Państwo też tytuł tej rykiny Shin Ohashi. Dlaczego? Bo potem, kiedy zbudowano Ryogoku, ten most, który wcześniej oglądaliśmy, zaczęto tamten most nazywać Ohashi, czyli Wielki Most, i dlatego ten później nazywano Shin Ohashi, Nowy Ohashi. Między innymi też dlatego, że ten most nie miał szczęścia i stale albo płonął, albo niszczyła. I w końcu tak, że szogun któregoś razu postanowił, że w ogóle tu mostu nie będzie, ale mieszkańcy się zebrali i na początku XIX wieku znowu ten most Ohashi przerzucono przez rzekę. I między innymi dlatego bywał też nazywany Shin Ohashi. Ale tytuł bywa i taki tej rykiny, więc ja wybrałam ten Ohashi, a takę no i dać. Jedna z piękniejszych rykin i słynniejszych z tego cyklu. I myślę, że słusznie, prawda? A tutaj też ciekawostka. Jak Państwo myślą, co to może być? No, to są gohen, to są skrawki modlitewne. Zresztą tu jest taki widoczny, jest typowy dla Japonii synkretyzm religijny, bo w Łodzi widzimy mnicha buddyjskiego, który dmie w róg, a takie skrawki papieru umieszczane na takich długich
prętach czy w innych miejscach zawieszane na drzewach. Są to takie papierki z modlitwami, skrawki modlitewne. Jest to typowe dla wierzeń z kolei Shinto. Tutaj też mamy świąteczny czas, wielkie święto, pielgrzymi na rzece. Tu jest właściwie jedna rzeka, ale tu zbiegają się trzy rzeki: Asakugawa, Okawabata i Miyatogawa, dlatego taka nazwa tej ryciny. Jak widać, Japończycy lubili i lubią świętować i każda okazja jest dobra, żeby właśnie spotkać się, odpocząć i poradować. No właśnie mówiłam o radości i tutaj mamy kolejny tego przykład. Tutaj są dwie świątynie. Jedna Dzodzodzi, widoczna fragmentarycznie w głębi. I jest to miejsce rozpoznawalne do tej pory w Japonii. Ono się tak bardzo, znaczy zmieniło się, ale w Tokio, ale jest podobnie. Jest ten Daimon, brama prowadząca do Dzodzodzi i później jest ta środkowa brama, a wreszcie pawilony samej świątyni. To jest jedna z ważniejszych świątyń w Edo, należąca do sekty Jodo, czyli sekty czystej ziemi. I mamy tutaj takie skontrastowane dwie grupy. Z jednej strony jest taka zwarta grupa mnichów buddyjskich, którzy ze świątyni wyruszyli, żeby zbierać jałmużnę, datki po prostu, bo oni w ten sposób no, zapewniali sobie między innymi w ten sposób warunki bytowania. Natomiast na pierwszym planie jest wesoła grupa, można przypuszczać, że prowincjuszy, która przyjechała na świąteczny czas i no, chyba nie wygląda na specjalnie na pielgrzymów, którzy przyjechali się modlić, tylko raczej zabawić w mieście stołecznym. A święto, jakie się tu odbywa, jest związane ze znajdującą się obok świątynią Shinto i to świątynią związaną ze świątynią w Ise. To jedna z najważniejszych, jeśli nie najważniejsza właściwie świątynia shintoistyczna, która opiekuje się nią, nie tą, tylko ta jest po prostu w tej grupie świątyń, gdzie głową są duchowni z Ise. Natomiast ta jest, brakuje mi teraz słowa, oddziałem, to jest brzydkie słowo, filią, no można tak powiedzieć, filią tej świątyni w Ise i właśnie tu w tej chwili odbywa się święto. I przypuszczać można, że ta wesoła grupka właśnie przyjechała świętować na wesoło uroczystości. Tu jedna też z piękniejszych rykin, którą można podziwiać na naszej wystawie. Też bardzo wczesne wydanie z tych pierwszych wydań i ukazujące, rozbłyskujące nad mostem Ryogoku, nad tym wielkim mostem przerzuconym przez Sumidę, fajerwerki. Te fajerwerki rozbłyskały w lipcu, kiedy rozpoczynał się sezon świąteczny i trwał aż do października. To było takie święto otwarcia rzeki. Jak widać w nocy tłum nieprzebrany na samym moście i na łodziach, gdzie zapalone są lampiony i mieszkańcy Edo świętują, bawią się. A będą się tak bawić aż do października, bo ten właśnie okres świąteczny, który rozpoczynał się fajerwerkami w lipcu, kończył się w październiku. No tutaj
jest bardzo interesująca też kompozycja. Widzimy już jesień, bo jest noc i klucz gęsi tak romantycznie rysuje się na niebie, a Groblą zmierza do dzielnicy Yoshiwara, tutaj widocznej w głębi, za drzewami, tłum mężczyzn spragnionych rozrywki, niesionych w kago albo pieszo, idących właśnie do dzielnicy uciech, czyli licencjonowanych domów publicznych w Yoshiwarze. Sama Yoshiwara to miejsce niezwykle interesujące i wcale nie do końca takie, jak my byśmy może pojmowali tego rodzaju przybytki, dlatego że było to miejsce, które w tym bardzo restrykcyjnym świecie dawnego Edo, gdzie wszystkie aspekty życia, szczególnie niższych warstw, ale nie tylko niższych, tych wyższych też, były poddawane ścisłym, bardzo rygorystycznym przepisom. I za bramami Yoshiwary te zależności przynajmniej na chwilę pryskały. I tam zamożny kupiec, który na co dzień mimo swego bogactwa był bezustannie poniżany i w każdej chwili mógł być właściwie pozbawiony majątku, ponieważ należał w dawnym Edo do tej najniższej warstwy, najbardziej pogardzanej, nie licząc niedotykalnych, czyli Eta, ale o nich ich to w ogóle zostawmy na boku. Także kupcy byli na drabinie feudalnej szogunatu najniżej. Natomiast za bramami Yoshiwary byli równi samurajom, a nawet powiedzmy było ich stać bardziej niż zbiedniałych samurajów na towarzystwo tych najwyższej rangi kurtyzan, czyli oiran, kobiet podziwianych, i do których wzdychali i poeci, i artyści, i niejednokrotnie ludzie z wyższych warstw społecznych. Kobiety, które uwiecznione były na rekinach u Tamaro czy innych artystów okresu Edo i rekinach ukiyo-e. Ta grobla by prowadziła już na obrzeżach miasta do tak zwanej Shin Yoshiwara, ponieważ pierwsza Yoshiwara była, czyli nowa Yoshiwara, ponieważ pierwszą licencjonowaną dzielnicę Edo zbudowano na początku XVII wieku na podmokłych terenach na wschód od mostu Nihonbashi, który Państwu pokazywałam na początku. I dzielnica ta kompletnie spłonęła podczas tego wielkiego pożaru, o którym wspominałam, więc potem przeniesiono ją do Asakusa, czyli jeszcze dalej od powiedzmy centrum ówczesnego Edo, i można się tam było dostać tylko właśnie tą długą groblą, czyli wyprawa była dosyć długa, ale jak widać chętnych nie brakowało i odległość nie była tu żadną przeszkodą. Jeszcze do Yoshiwary wrócimy na kilku ilustracjach, ale to później. Tu jest też ciekawostka, bo jest pejzaż już, chociaż nie ma śniegu, zimowy, i jest to grobla, która tu prowadzi do jednej z zewnętrznych bram zamku szoguna. Tutaj jest fosa, ale na pierwszym planie mamy dwóch golasków, którzy najwyraźniej nie zrażeni chłodną pogodą w takim niekompletnym stroju wracają, albo idą, albo wracają ze świątyni, żeby się poddać obrzędowi oczyszczenia, bądź już się poddali. Takie shintoistyczne zwyczaje
obowiązywały wtedy, kiedy zakończono pewien etap nauki albo jakąś pracę ważniejszą, bo tutaj jest najwyraźniej czeladnik, a tu może jakiś nieco starszy rangą rzemieślnik. No i niosą lampiony z nazwą świątyni, do której zmierzają, czy z której wrócili. A tutaj mimo tej późnej pory nie brak kupców, takich ulicznych sprzedawców, którzy niosą te swoje przenośne kramy i jeszcze innych podróżnych wędrujących groblą blisko zamku szoguna. Natomiast to jest jedna też z piękniejszych rycin, która kończy ten cykl 100 widoków, 100 słynnych widoków Edo. Jest baśniowa i nawiązuje do legend o białych lisach, wysłannikach bóstwa ryżu Inari. Mówię bóstwa ryżu, bo w jednych wierzeniach Inari jest rodzaju żeńskiego, w innych męskiego. Tak do końca Japończycy nie mogli się zdecydować, jakiej płci jest to bóstwo. W każdym razie jest taka legenda, że w Odzi, przy ogromnym wiązowcu, w Nowy Rok, te święte lisy, białe lisy, wysłannicy bóstwa Inari, spotykają się w noc noworoczną. Te akurat były, białe lisy były bardzo szanowane przez Japończyków i wspaniale przedstawiane w legendach, ale nie brakło też innych legend o złych, złośliwych lisach i lisicach, ponieważ wierzono, że mogły lisy przybierać ludzką postać. Szczególnie lubiły przybierać postać pięknej kobiety i wodzić na manowce tak zwiedzionych mężczyzn i przywodzić ich do zguby niechybnej. Ale te lisy tak się nie zachowywały, bo były na usługach statecznego bóstwa ryżu, jakże ważnego, bo zapewniającego obfitość i dobrobyt. Restauracje, teatry, piękne kobiety, nie brakło ich w Edo i na wystawie mogą Państwo obejrzeć też pięć rycin, ja tu tylko trzy pokazuję, które obrazują też autorstwa Hiroshige, które obrazujące słynne restauracje w Edo. Tutaj widzimy restaurację Yaozen, najwyraźniej należącą do jednej z elegantszych, dlatego że jak widzimy wnętrze jest przeznaczone do przyjmowania osób z wyższych sfer, o czym świadczy stojak na miecze, żeby samuraje odwiedzając restaurację mogli wygodnie zasiąść, a miecze mieć niedaleko siebie. No i tutaj są najwyraźniej przygotowania do miłego wieczoru. Tych rycin w tym cyklu jest ponad 30, natomiast na naszej wystawie można obejrzeć jedynie 5. Na razie nasz kolekcjoner więcej nie zebrał, ale znając jego zapał i miłość do drzeworytów ukiyo-e, można liczyć, że niedługo będzie miał cykl kompletny. Tutaj jeszcze jedna z tego cyklu, restauracja. Widzimy restaurację Ogija w Odzi, dużą, pełno osób już we wnętrzu, jasno oświetlonym, ale na pierwszym planie widać tych, których raczej na spędzenie wieczoru w tej restauracji stać nie było, ale zamierzają wesoło się bawić nad brzegiem rzeki. Także takie scenki rodzajowe, zabawne, uchwycone też można na tych rycinach wypatrzeć.
Tutaj jedna z znanych restauracji, istniejących zresztą do dziś, dlatego że zawdzięczała swoją sławę i może dlatego przetrwała, pięknemu położeniu blisko świątyni, w głębi tam, gdzie stoi patrzący na rzekę i na most mężczyzna, to jest pawilon świątyni, a wychodzące z łodzi i zmierzające ośnieżoną ścieżką panie zmierzają nie do świątyni, tylko właśnie do pawilonów położonych przy świątyni restauracji. Jednym z ulubionych sposobów spędzania wolnego czasu i teraz w Japonii, i wiosną w Edo było podziwianie kwitnących wiśni. I bardzo wielu artystów ukiyo-e właśnie tworzyło takie scenki, gdzie pokazywały wystrojone dziewczęta, kobiety, które wychodziły na spacer, żeby te kwitnące wiśnie podziwiać. Na wystawie naszej możemy też oglądać sceny rodzajowe stworzone przez jednego z najwybitniejszych artystów ukiyo-e, Utamaro. Między innymi takie rozbudowane sceny ukazujące, jak towarzystwo latem, wtedy kiedy jest gorąco i wilgotno, gdzieś w ogrodzie nad rzeką szukało ochłody i odpoczywało. I takie właśnie tutaj urocze panie w towarzystwie młodych mężczyzn możemy na tej części poświęconej Edo na naszej wystawie i tutaj oglądać. Rozmawialiśmy o Yoshiwarze, bohaterkami wielu rykin Utamaro, właśnie dziewczęta z Yoshiwary, piękności we wspaniałych, mające wspaniałe fryzury Shimada, przebite wieloma szpilami. Czasem były to portrety tylko samych tych dziewcząt, czasami w towarzystwie ich ukochanych. W Yoshiwarze nie brakowało wspaniałych romansów, często tragicznych, kończących się samobójczą śmiercią kochanków. A dlaczego? Dlatego, że te nawet najbardziej podziwiane Oiran, jak tutaj mamy kolejną z jeszcze jednej rykiny ukiyo-e, Utamaro, te wspaniale ubrane i dobrze wykształcone, potrafiące zabawiać grona shamisenie recytacją poezji dziewczyny, były tak w istocie więźniarkami tej Yoshiwary. Po prostu były sprzedane patronom, którzy do wykształcenia ubrania tych najurodziwszych i najlepiej wykształconych poświęcili sporo funduszy i tak naprawdę były one ich własnością, więc jeśli rozkwitł jakiś romans, to ci kochankowie raczej nie mogli się połączyć na dłużej, stąd czy na zawsze, stąd te częste, dosyć tragiczne zakończenie miłości. Tutaj jeszcze jeden z widoków, znowu most Ryogoku, zatłoczony podczas świątecznego dnia letniego. I taka piękna scena ukazująca, jak wypoczywano wtedy na tych zadoszonych łodziach w takie letnie dni w czasie puszczania fajerwerków. Tu jeszcze jedna kompozycja z pięknymi kobietami w zajeździe, też Utamaro. Tutaj tak wyglądała ulica w Yoshiwarze. To jest akurat kompozycja Kunisady i na pierwszym planie widzimy wystrojone kurtyzany, bo w Yoshiwarze nie brakło najróżniejszych świąt. Bawiono się tam hucznie i bardzo często.
A w tej takim europejskiej perspektywie zbieżnej pokazana jest ulica, gdzie za tymi szczebelkami były takie okna wystawowe, w których siedziały kurtyzany, a ulicą przechadzali się panowie, wybierając jakieś panie, które im się szczególnie spodobały i na które było ich stać oczywiście. A wszystko miało swoją cenę. Jednym z aspektów życia bardzo interesującym i bardzo, bardzo bujnym w ówczesnym Edo był cały świat teatru, o którym tutaj już nie zdążymy opowiedzieć. Teatry kabuka, gdzie spektakle były trwały bardzo długo, były bardzo, o bardzo dramatycznej, często komicznej też fabule. To sprawiało, że aktorzy teatru kabuki byli gwiazdami Edo. Ci najsławniejsi byli niemalże śledzeni przez swoich wielbicieli do tego stopnia, że aktorzy grający role kobiece, a w teatrze kabuki po różnych perypetiach, o których już nie mamy czasu mówić, przepisy szogunatu nakazywały granie ról żeńskich wyłącznie dorosłym mężczyznom. I oni się nazywają onnagata. Łatwo ich rozpoznać po takim czepeczku tutaj z przodu, ponieważ nakaz szogunatu był taki, że musieli golić głowę tutaj z przodu, mimo że grali rolę kobiece, więc przekrywali tę wygoloną część właśnie taką malutką czapeczką. Ale do tego stopnia musieli się wcielać między innymi przez to uwielbienie publiczności, że często w prawdziwym życiu ukrywali swoje żony, swoje dzieci, ubierali się jak kobiety i całe życie grali swoją rolę. Wcielali się w rolę kobiety. To są wspaniałe drzeworyty, o których wspomnę tutaj, z autorstwa Siaraku, bardzo rzadkie, bardzo cenne, dlatego że artysta ten działał niecały rok. To też niewiele się jego rykiń zachowało. Uważa się, że krótko tak tworzył, przypuszczalnie dlatego, że tworzone przez niego podobizny aktorów kabuki są niemalże karykaturalne i że wzbudziło to sprzeciw portretowanych, i co spowodowało, że kariera Siaraku dosyć szybko się skończyła. Tu kolejni aktorzy teatru kabuki z właśnie autorstwa Siaraku, które mogą Państwo podziwiać na naszej wystawie. Tu jeszcze kilka. Tu po lewej stronie też onnagata, jeden ze słynnych aktorów, który się wcielał pod koniec XVIII wieku w rolę onnagata. I jeszcze jeden na koniec aspekt życia, głównie wiosiłarzy, ale nie tylko, taki prześmiewczy. Jak mówię, wspominałam Państwu, szogunat dławił wszelkie przejawy samodzielności czy swobody. Wszystko było poddawane najrozmaitszym rygorom i przepisom. To też szczególnie mieszkańcy Edo, znani z takiego prześmiewczego nastawienia, próbowali jakoś troszeczkę rozluźnić ten gorset, między innymi śmiejąc się z tych przedstawicieli warstw wyższych. I tutaj mamy taką interesującą rykinę, stworzoną przez Utamaro, która nawiązuje do słynnej opowieści o 47 Roninach, ale w sposób nieco przedziwny. A dlaczego? Jak wiemy, ta historia 47 Roninów, czyli samurajów, którzy pomścili śmierć swojego pana, bardzo honorowo, po czym, mimo że cała Japonia ich podziwiała,
musieli popełnić samobójstwo nakazem szoguna. To się działo na początku XVIII wieku, a już w 1744 roku powstał słynny, grany do dzisiaj spektakl teatru Kabuki Chūshin-gūra Judan-me, czyli Skarbiec Wiernych Wasali. Ale cóż Kitagawa Utamaro zrobił z tego tematu? Tutaj w tym kartuszu widzimy scenę właśnie z tej heroicznej opowieści, kiedy wciągnięty do spisku roninów kupiec tutaj dzielnie stoi na skrzyni, w której ukrywa broń i nie pozwala jej otworzyć, broni jej przed wysłannikami prawa tutaj tymi dwoma. Natomiast na pierwszym planie mamy coś zupełnie innego, luźno powiedzmy nawiązującego do tej sceny, ponieważ na pojemniku z sake siedzi kompletnie pijany delikwent, który za nic nie daje się z tej beczki ściągnąć. Nie chce po prostu zejść, chciałby pić jeszcze. I jedna jeszcze ze scen świąt też takich prześmiewczych, jakie odbywały się w Yoshiwarze, gdzie parodiowano na przykład kurtyzany, gejsze parodiowały, a to jak w tym wypadku orszak poselstwa z Korei, czy na wystawie możemy też oglądać taką długą kompozycję, pentaptyk pokazujący gejsze i kurtyzany parodiujące orszak książęcy, który zmierza do zamku. W przyszłym tygodniu, jak będzie wykład Małgosi Martini, to na pewno będzie tam sporo o orszakach daimyo wędrujących w obie strony szlakami Kiso bądź Tokaido. To tyle, co zdążyliśmy, i tak przekroczyłam czas, opowiedzieć choć trochę o życiu w dawnym Edo. No, resztę można obejrzeć na wystawie albo doczytać. Także myślę, że choć trochę zainteresowałam Państwa tym egzotycznym życiem dawnej Japonii. Bardzo dziękuję.